Mateusz, ten mecz bardzo dobrze się dla Was rozpoczął. Graliście bardzo agresywnie w obronie, no ale takiej gry starczyło Wam na chyba 5 minut tylko. Tak, to prawda. Chcieliśmy od pierwszych minut zacząć mocno, postawić nasze warunki. To nam się udało, zrobiliśmy kilkopunktową przewagę, aczkolwiek po kilku minutach zaczęliśmy robić głupie straty, po których drużyna z Sopotu zdobywała łatwe punkty z kontrataków, doszli nas, nawet zrobili sobie kilkopunktową przewagę. Potem wdała się lekka nerwówka, zaczęliśmy dalej robić straty i myślę, że ta pierwsza połowa zadecydowała na tym, że drugą połowę musieliśmy całą gonić. Może nie starczyło sił, może jakieś znowu głupie błędy i taki wynik, jaki jest. W drugiej połowie też łapaliście ten kontakt, przegrywaliście już kilkunastoma punktami, zdołaliście nawet doprowadzić do remisu, ale zabrakło, nie wiem, sił, konsekwencji, może mimo wszystko umiejętności. Myślę, że zdecydowała pierwsza połowa. To są te straty, gdzie oni zdobyli kilka łatwych punktów. W drugiej połowie musieliśmy troszeczkę uspokoić naszą grę, zacząć grać bardziej skutecznie. Nam się udawało w pewnych momentach, ale taka jest prawda, że nie da się całego meczu grać na 110%. Na takim samym levelu są lepsze momenty, gorsze. I myślę, że tych naszych gorszych momentów było dzisiaj zbyt wiele. Kolejny mecz u siebie z Koszalinem, mecz z serii tych, które po prostu musicie wygrać. Tak, dokładnie, zgadzam się. To są mecze u nas nie możemy przegrywać meczy, więc kolejny mecz na pewno musimy pójść po naszej myśli. Marcin, dało się słyszeć głosy, że najlepsza ofensywa w lidze miała taką trochę zapaść w tych dwóch ostatnich meczach, trochę mniej tych zdobytych punktów. No i dziś ten początek też taki niefortunny, bo na początku nic nie chciało wpaść, dopiero Dariusz Maskoliunas musiał wziąć czas i Was trochę uspokoić. Tak, ostatnie tak naprawdę trzy mecze z Zieloną Górą, czy nawet wcześniej z Turowem, z Koszalinem na wyjeździe i z Włocławkiem u siebie, to są naprawdę cztery klasowe drużyny. Wiadomo, że ten ofens może już nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli. Co prawda wywieźliśmy z Koszalina zwycięstwo i tutaj też myślę, że to właśnie dzięki dobrej obronie. No ta ofensywa czasami może zawodzić, no ale właśnie też jest ważne to, żeby w tych meczach nie tylko wygrywać ofensywą, ale też dobrą obronę. Dzisiaj ty dałeś dobrą zmianę, wszedłeś na boisko, chyba trzy pierwsze akcje zakończyłeś celnymi rzutami, w ogóle dzisiaj zagrałeś na 100% z gry. Dobre spotkanie w Twoim wykonaniu. Ja myślę, że nie powiem nic nowego jako kapitan, że wygrywa drużyna i to jest najważniejsze. Myślę, że dzisiaj dobrą zmianę tak samo dał Milan Majsterowicz. Bardzo dobrze za Michalaka w pewnym momencie funkcjonował Dawid Brembley, czy tak samo Jeter z ławki. Także myślę, że nawet dzisiaj mógłbym powiedzieć, że to ławka bardzo dużo pomogła. I myślę, że nie chcę za dużych słów użyć, ale właśnie, bo wygrywamy drużynę, ale to ta ławka właśnie pociągnęła ten zespół. I dzięki temu wygraliśmy dzisiaj. Teraz przez najbliższe kilka tygodni się nie zobaczymy. Będziecie głównie w rozjazdach grać na obcych halach, na wyjazdach. Dokładnie. Teraz już we wtorek wyjeżdżamy na 6-dniową wycieczkę. Tak, w cudzysłowie wycieczkę, bo mamy mecz w środę w Zgorzelcu i w sobotę w Tarnobrzegu. Także jedziemy od razu ze Zgorzelca do Tarnobrzegu i dwa mecze wyjazdowe i wracamy później na treningi na hale stulecia.